Dzień 34. Kościół pierwotny i wspólnota. Osobiście uważam, że Pan porusza swój lud, aby ten przyjrzał się dokładnie, czym charakteryzował się Kościół Nowego Testamentu. Adwentyści Dnia Siódmego od wielu lat postrzegają siebie jako Bożą resztkę. Podobnie też, jak czynił to Kościół nowotestamentowy, dążą do wierności w nauczaniu Słowa Bożego. Wierzę, że Pan wzywa nas teraz, abyśmy nie tylko trwali w nauce apostolskiej, lecz także we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje apostolskie 2:42. Bóg wzywa swoje dzieci, aby były Jego ludem ostatków. Podobnym do Kościoła wszechchrześcijańskiego nie tylko w nauce, lecz również we wspólnocie. Wspólnota jest istotnym aspektem istnienia Bożego ludu ostatków. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się, co cechowało wczesny Boży Kościół. Dzieje apostolskie wspominają, że pierwsi chrześcijanie spotykali się zarówno w świątyni, jak i po domach. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 46 wiersz. Gdy obecność chrześcijan w żydowskich świątyniach zaczęła być niemile widziana, to głównymi miejscami zgromadzeń stały się domy współwierzących. Zbierano się tam, aby wielbić Boga, przeżywać wspólnotę i nauczać. Domy, w których gromadzili się chrześcijanie, wspomniane są w wielu miejscach Nowego Testamentu. Oto kilka przykładów ilustrujących wspólnotę pierwszych chrześcijan. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymał Piotr, Jan i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeoszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. Dzieje apostolskie 1:13. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Pan Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mojego i mnie zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Dzieje apostolskie 16:14-15. A Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tu, a Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przełożoni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Dzieje apostolskie 17:5-9. Apostołowie z pewnością rozumieli znaczenie wspólnot domowych. Przez 3,5 roku w ten właśnie sposób wielbili Boga i doświadczali wspólnoty z Jezusem. Później, gdy setki i tysiące osób przyjmowały Chrystusa, także kontynuowali ten rodzaj wspólnoty. Taka formuła działania Kościoła ułatwiała przyjmowanie do społeczności dużych grup ludzi, którzy przyłączali się doń każdego dnia. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie przymnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie 2:47. Małe grupy wspólnotowe sprzyjały rozwojowi Kościoła. Ocenia się, że w III wieku Cesarstwo Rzymskie zamieszkiwało 6 milionów chrześcijan. Nowi członkowie asymilowali się szybko i w pełni.
Oczywiste było, że wspomniane grupy nie tylko wspierały i kształtowały nowo ochrzczonych wyznawców, ale także charakter ewangelizacyjny. Umożliwiały one Kościołowi rozwój nawet w czasach ciężkich prześladowań. Co więcej, gdy wzrastała liczba jakiegoś domowego zboru, uczestnicy spotkań dzielili się, tworząc nową grupę w innym domu. Bardzo bliska wspólnota w małych grupach rodzi silne więzi pomiędzy jej członkami. W takiej grupie o wiele łatwiej jest się wspierać. Współwyznawcy mogą się nawzajem wzmacniać i zachęcać. Ludzie bowiem zostali tak stworzeni, że są silniejsi wtedy, gdy jednoczą się razem. Obecnie chrześcijanie potrzebują siły płynącej z bliskiej wspólnoty, jakiej doświadczał Kościół pierwotny. Bóg powiedział na początku: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Księga Rodzaju, 2:18. Niedobrze jest chrześcijaninowi, gdy w pojedynkę próbuje przeciwstawić się siłom zła panującym na tym świecie. Do osobistych rozmyśleń i do dyskusji. Gdy pierwsi chrześcijanie spotkali się na wspólnocie, gdzie się oni spotykali i dlaczego? Jakie korzyści płyną z działania domowych wspólnot? Czy uważasz, że w przyszłości wspólnoty domowe staną się koniecznością? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Czy pragniesz być częścią napełnionej duchem grupy wspólnoty domowej? Jeśli tak, to jak możesz się zaangażować? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg sprawił, że staniecie się częścią grupy wspólnotowej, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wzywacie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu, dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Księga Izajasza 62, 6-7. Dziękuję.